Dzień dobry Państwu, Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ja jestem tutaj w podwójnej roli. Po pierwsze reprezentuję OTOP. Tak jak już to zostało powiedziane, OTOP jest organizacją pozarządową chroniącą dziko żyjące ptaki i jej siedliska. Jest partnerem organizacji międzynarodowej BirdLife International. I jednocześnie prywatnie jestem mieszkańcem powiatu włodawskiego, a konkretnie wsi Kuzawka w gminie Hanna. Tak więc znam problemy tego terenu i o nich chciałem powiedzieć. Przede wszystkim jako ornitolog będę mówił o ptakach, ale o ptakach jako w kontekście zmian klimatycznych, kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej. Ptaki są dobrymi bioindykatorami, są też wskaźnikami, czy jak to nazwałem, sygnalistami zmian klimatycznych. U tej grupy zwierząt bardzo szybko widać zmiany, zarówno na złe, jak i czasami na dobre. Takie kompendium wiedzy na temat tych zmian w skali globalnej zostało opublikowane właśnie przez BirdLife International w tej broszurze The Messengers. Chętnych zainteresowanych mogę skierować do tej broszury, przepraszam, nie w tym kierunku. Ale my skupmy się na naszych obszarach, na Polsce. Ja tu będę bazował na biuletynach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biuletynach dotyczących monitoringu ptaków Polski. I mamy tutaj dwa przykłady. Jednego gatunku, który jest przykładem bardzo szybkiej, w sumie gwałtownej reakcji ptaków na zmiany klimatyczne i szybkie jej rozszerzenie zasięgu i zwiększenia liczebności. Chodzi o żołnę. W roku 2020 w ramach monitoringu żołny okazało się, że jest to ptak występujący na ponad 300 stanowiskach w Polsce. Wcześniej był znany z kilkudziesięciu wyłącznie. Łącznie stwierdzono ponad 1000 par. Jest to wielkość pięciokrotnie większa niż jeszcze parę lat temu. Jest to naprawdę bardzo szybki przyrost. Będąc niedawno na Dolnym Śląsku, kolega, z którym współpracuję, powiedział, że jest ich więcej w tej chwili w powiecie Wołów konkretnie niż bocianów białych. Ale jest też druga strona medalu, a mianowicie jest duża grupa ptaków, których liczebność gwałtownie spada. Są to tak zwane siewki łąkowe, czyli te ptaki związane z terenami podmokłymi wilgotnych łąk. Jednym z głównych reprezentantów najbardziej znanych jest czajka, ale w tym koszyku jest też rycyk, kulik wielki, krwawodziób i szereg innych. I mamy na dole wykres właśnie pokazujący tempo spadku liczebności tej grupy ptaków. Tak więc z jednej strony mamy pewną część gatunków, która wzrasta wraz z zmieniającym się klimatem, ale znaczna większość ma problemy. I tu mamy wskaźnik, tak zwany Climatic Impact Index, wskaźnik wpływu zmian klimatycznych na ptaki i on cały czas rośnie. To znaczy, że ten wpływ jest coraz większy, a więc dla większości ptaków jest to problem między innymi z liczebnością i występowaniem w krajobrazie. Jednym z takich gatunków jest w chwili obecnej symbol Polesia, symbol Poleskiego Parku Narodowego, jakim jest żuraw. Jest to gatunek, który w Polsce ma jedną z największych populacji w Europie i w dalszym ciągu na Polesie jest liczny, szczególnie tutaj w Poleskim Parku Narodowym, ale już nie na całym Polesiu, bo na tych skrajnych, na przykład na południowym Podlasiu czy północnym Polesiu, gdzie ja mieszkam, czyli w Hadnie, w tamtych rejonach, a może inaczej generalnie w krajobrazie rolniczym, w ostatnich latach na wskutek suszy
bardzo dużo wilgotnych miejsc, torfowisk śródleśnych na przykład, czy starorzeczy w Dolinie Bugu wyschło. Ja regularnie penetruję duże ilości mszarów, terenów torfowiskowych w lasach, w leśnictwie Hanna czy Matiaszówka. I tam, gdzie chodziłem wcześniej w woderach, w tej chwili mogę wchodzić w zwykłych butach terenowych. Tak sucho jest. W studni, w Kuzawce u siebie, w okresach letnich regularnie brakuje mi wody. I z tym się wiążą problemy dla tego gatunku. Stąd też ochrona tego gatunku w Parku Narodowym, gdzie jeszcze stosunki wodne są stosunkowo dobre, jest kluczowe dla jego przetrwania. To jeden z przykładów. Więcej znajdziecie Państwo w czerwonej liście ptaków polskich, która ostatnio została wydana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. No i wśród krajowych reprezentantów tej grupy są te, których liczebność w Polsce jest jedna z największych w Europie, a nawet ma rangę globalną. Wśród nich jest symbol Polesia, jeden z symboli Polesia, jakim jest wodniczka, i mniej znana pokląskwa, ona w dalszym ciągu jeszcze u nas jest liczna w krajobrazie rolniczym, ale u nas, dlatego że w skali Europy jest to gatunek ginący i również znalazła się na czerwonej liście ptaków polskich. Przy okazji powiem, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeden egzemplarz mam i chętnie przekażę. To później. No i właśnie wracamy do wodniczki. Tutaj ilustracja z prezentacji profesora Grzewaczewskiego, pokazująca po pierwsze rozmieszczenie samców czy ptaków wodniczki na bagnie bubnów. I trzeba powiedzieć, że Poleski Park Narodowy to jest ponad 13% polskiej populacji tego gatunku. Ja mówię o polskiej populacji, ale te 13% to jest mniej więcej 10% populacji całej Unii Europejskiej. Tyle mamy na bagnie bubnów. A to jest, proszę Państwa, 1,7% populacji globalnej na bagnie bubnów. W związku z tym, tak jak było w poprzednim slajdzie, jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie tych gatunków. No i co należy robić, co jest robione i co powinno być robione. Między innymi bazując na raportach zarówno IPCC, ale także IPBES, czyli Międzynarodowego Panelu dotyczącego kryzysu bioróżnorodności, należy zajmować się między innymi renaturalizacją mokradeł. Torfowiska zajmują zaledwie 2-3% powierzchni lądowej świata, ale zawierają zapasy dwutlenku węgla, czy węgla związanego w torfie, równoważne tej stuletniej emisji paliw kopalnych. Tak więc jeżeli będziemy utrzymywać torfowiska mokre, możemy po pierwsze zapobiegać emisji zmurszałego torfu, a z drugiej strony możemy ponownie wrócić do wiązania dwutlenku węgla w torfie. I w związku z raportami tych dwóch organizacji, Organizacja Narodów Zjednoczonych tą dekadę 21-30 przeznaczyła jako dekadę odtwarzania ekosystemów w skali globalnej, w skali regionalnej. Unia Europejska, Komisja Europejska przygotowała strategię na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Jednym z elementów tej strategii jest przygotowanie prawa, wiążącego prawa dla poszczególnych krajów unijnych, stworzenia mechanizmów renaturalizacji terenów podmokłych, czy generalnie ekosystemów. Przepraszam.
Jak to jest na tę chwilę przygotowane w Polsce? Mamy w tej chwili trzy duże programy. Z jednej strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało przedsiębiorstwu Wody Polskie przygotowania krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Jednym z efektów tego programu jest podręcznik renaturalizacji wód powierzchniowych. Są całe mapy przygotowane priorytetów renaturalizacji. Jest w chwili obecnej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przygotowywany, czy już uzgadniany resortowo strategia ochrony mokradeł w Polsce na bieżące dziesięciolecie, a jednocześnie GDOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zleciła przygotowanie dużego programu odtwarzania a także zachowania obszarów bagiennych i torfowisk, szczególnie na obszarach Natura 2000 w Polsce. Tak więc mam jedną minutę. Proszę Państwa, te wszystkie programy kosztują. My wydajemy pieniądze i będziemy wydawać. Tylko pytanie jedno, czy czasami nie jest taniej chronić to, co mamy, chronić nasze dziedzictwo przyrodnicze? Dziękuję bardzo.